Dobra, moi drodzy. Mam nowe narzędzie do ustawki. I moje nowe narzędzie do ustawki mówi, że z tych bohaterów najwyższy win ratio ma Deathwing, później Daryl, później Rafam, a na końcu Toki. Więc jeżeli chcemy iść według win ratio, to bierzemy śmierć skrzydłego. I moje nowe narzędzie mówi, że levelujemy w pierwszej turze na pierwszy tier, w drugiej turze na drugi tier, w piątej turze na trzeci tier, w siódmej turze na tier czwarty i w dziewiątej turze na tier piąty, a na szósty w czternastej turze. Ja nie wiem, jak będziemy te tury liczyć. Jeszcze. Ja niczego się nie boję. I moje narzędzie mówi, że Deathwingiem najlepiej się wygrywa grając z bestiami. I to bardzo, bardzo dużo się wygrywa grając z bestiami. I powinno się mieć Goldrina, Hydrę, Savannah Hyman, Ghost Coilera, Ratpaka, Mama Bera i Barona Rivendale'a. To tyle. Głowa do góry. Co? Zdarza się nawet najlepiej. Levelujemy tutaj. A czy my to wlizujemy? Moglibyśmy teoretycznie, ale praktycznie. Praktycznie chyba nie. A cóż to za narzędzie? HS Replay. Znaczy na HS Replay ma się tam zakładkę z Battlegrounds. To. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Pomścij mnie! Pomścij se, chłopie, mnie. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. Nie ma Ratpaka, to nie robimy nic. A teraz wszedłem w top 20 i wyszło mi, że w piątej turze powinienem się wylevelować. W turze siódmej. I co ciekawe, w turze ósmej. Myślę, że masz spore szanse na piąty tier. Ciekawe. Ciekawe i interesujące. Nieźle sobie radzisz. Pomścisz tak mnie. Ale lipa. Zobaczysz. Nie najlepiej. Chwila, moment. Właśnie. Bo my tutaj źle to ustawiliśmy na początku. Ja wiem, All Players. Mamy top 20%. W top 20% pierwszy jest Milhouse, Manastorm, Dancing Daryl, Rafam, Nozdormu, Edwin, Yotsaron, Deathwing jest dopiero tutaj. O, proszę. Sir Finlay, Milgenton, Pyramid. Infinite Toki, Alice Starseeker, Greater Akazama. Umam. Pomści mnie. Ojejku, ale mnie pobił drani. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. O. Chcemy to. Tak, potem. Jeszcze nad tym się zastanawiałem. Ale w ogóle Ratpaka jednego nie dostałem. Amen.
A najczęściej wybieranym bohaterem jest Manastor Nosdormu Rafam Yogg-Saron. Tylko nie spoczywaj teraz na zobaczymy, co dalej nam dadą te daty. Same. O, Marapaka. Już wygrał. Już wygrał nawet bez tego Marapaka. Lel. No tak, w sumie Berbera i dwóch tych, no tu trochę siadło. No my chociażbyśmy chcieli, no to nie możemy się tutaj level upować. Tu musimy walczyć o jakieś dobre dropy. No i co, sprzedamy chyba tę marchewę. Kupimy Toxa. O, tu są dobre dropy. Mamy takiego, mamy takiego, mamy takiego. Pa, to jest dobre. Ostatnio grałem ustawkę i zobaczyłem, że nie da się zużyć złotego Zerusa zmiennokształtnego. Znaczy nie wiem co grałeś, nie wiem co patrzyłeś, ale da się stworzyć, tam złożyć złotego Zerusa zmiennokształtnego. Badzium. Badzium, badzium. Świetnie sobie radzisz. Pięknie, pięknie przegrywamy. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Dobra, to biorę, to biorę. Solidny, strategiczny wybór. Nie wiem w sumie, czy jest sens pikować tego. Wydaje mi się, że chyba nie ma. I tak te murloki chce się, tych murloków chce się pozbyć. Ile jak on działa? That's good. That's good, good. Good, good. Nie ma Radpaka, jest lipa. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Pomści mnie. No i teraz to pięknie. Teraz to ja rozumiem. Tak to można grać. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Ja co ja chcę wynaleźć tu?
Chyba piątkę, nie? Świetne zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. A tego, dobra. Tego też. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Zobaczysz, zobaczysz. Okej, jest dobrze. I co? No, powiedzmy. Jak przyciągam tych wszystkich stronników? To proste. Mam najlepsze faworki. Mam najlepsze faworki. Witam, ja sam muszę się pytać. A spoko. Nie ma tragedii. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Pomyślimy mnie. Pomyślij. Pamiętaj. Coś tam. Mamy jeszcze trochę mocy czerwowej. To wystarczy. No, może i by wystarczyło, gdyby te 9 chyba czy 10 ataków poszło w tego jełopa, a nie w tego drugiego. No cóż. Popatrz no. Dobra, to można kupić. Wynajmij rekruta, póki możesz. Tu nic ciekawego nie ma. Wynajmij sobie któregoś. Tu mamy tego, to jest kozak, wiadomo. Mokę chętnie bym przygarnął, ale... Ale nie. Ziomek, jaka jest szansa, że ja przez tyle czasu żadnego ratpaka nie zobaczę? Jaja se robicie? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie spoczywaj na laurach, chłopie. Nie spoczywaj. Pomścij mnie! Dobra, Venok coś zabij. Tego drugiego też proszę mi ściągnąć. Powiedziałem drugiego. No klepnij ktoś tego jełopa do jasnej cholery. O ja pierdolę. Irytująca. Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. Wynajmij rekruta, póki możesz.
Są tu ciekawe opcje, ale ja bym chciał tego rotpaka, kuźwa, no nie wierzę w to. Naprawdę przez tyle gier nie dostać ani jednego szura. A ja co robicie? Nie wiem. A, poczekam, jeszcze jedną turę. Ale to jest po prostu, nie wiem, nie do rzeczy. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Myślę, że jesteś i cię nie ma. Ziomek wykluczony. I to 4 mamy. A o to nam chodzi. To można kupić. Nie, to jest po prostu niewiarygodne. Że ja oślepłem i ten. Mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Jakby to tu umiejscowić. Mamy 2 ziomeczków, to jest dobra. Musimy się tego pozbyć. O, wreszcie. Do naszego stada dołączy ratpak. My chcemy coś opchnąć, żeby go włożyć teraz na stół? Nie, zamrożę to po prostu. No tragedia. Świetnie sobie radzisz. Nie chcę radzić, kupię. Pewne obawy. Chociaż nie powinienem mieć obaw. Się okazuje. Wygrałem. Dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Dobra, dawaj tego ratpaka. Tego nie chcę chyba. Myślę. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. Czy ja chcę wynajmować tego stronnika? Będzie bron. Mam
Mam smoka, mam bestię, nie mam urloka. Worth it czy nie worth it? Chyba worth it. Jakie tajemnice uda nam się odkryć. A teraz pokażę wam moją nową sztuczkę. Reszta raczej nie worth it. A, może tak? Może tak. Nie wiem w sumie, czy ja się boję kliwa, czy się nie boję kliwa. Mam powiedzmy, że się nie boję. Zobaczymy. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Ja mnie trzeci raz rozstrzela ten cholerny żongler. Chyba niestety tak będzie. Fuck you, dude. A to było irytujące. Trzy razy przegrać z jedną tą.